Ale hej, pójdźmy do sklepu, kupmy jeszcze pokebole, bo nam się przydadzą. Ta, dziękuję. Jak się cieszę, że przynajmniej tekst można mi pomijać szybko. W Platinum, w Diamond i Pearl na serio nawet kurde tekst wolno biega. Zawsze jakieś tam, wiecie, ułamki, sekundy i tak dalej, ale jednak te ułamki, sekundy zawsze, no jakby to powiedzieć, no... pile up, no nie pile up, że... dodają się, o, to chciałem powiedzieć. No, błyskawiczne zakupy, ponieważ mam ADHD i let's go dalej. Jeszcze tylko Kabuto do 5 dotrenuję i pójdziemy dalej, ok? Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tak więc no, co mogę w ogóle jeszcze powiedzieć o tych, Sino, no nie? W sumie jednak no, jakby to powiedzieć, takie trochę... Mi się wydaje, że nawet taki ten region zbytnio interesujący nie jest. Zresztą wy może jeszcze zobaczycie. Później. Ale hej. O. Hell yeah. I co zrobisz? 1 HP? 1 HP! Ugryź go! I niech mu dupa piecze, Reksiu. W sumie tak jeszcze myślę o tym, żeby... jak skończę tą pierwszą sesję, żeby trochę wszystkich podtrenować na te same levele. Dobra, ciebie mogę załatwić. Mam nadzieję. Scratch. Dziękuję, tego mi było trzeba. W sumie jeszcze by tylko brakowało tego, żeby Attract nam użyła, więc zrobimy tak. Właśnie ich umiejętności nie zobaczyłem, bo cholera jasna. Serio? Zaśpiewaj! No, dziękuję. Za tą Delcati chyba dużo ekspa będzie, bo to w końcu ewolucja jest. Ta Aurora Beam. Powinienem Fake Out użyć do jasnej cholery. O! Już kurde po jednej turze, spania. Stajesz. Dziękuję. Ale to nic. Mruź się, kurde! Tak jeszcze szczerze wam powiem... ten kot strasznie mnie nie lubił. W sumie, jak ja byłem mały, to byłem debilem oczywiście. Każdy z nas był. Ale kurde... o cholera, śpi. Simon, nie śpi, bo cię Dracula ukradnie! Czemu mnie kurde ten kot nie lubił? W sumie sam nie wiem. Ja zawsze lubiłem zwierzęta, ale bardzo rzadko zwierzęta lubiły mnie. O, krytyk, super. Simonowi trzeba lepsze ciosy ogarnąć. A wiecie co, fuck this, idziemy dalej. Ponakupywałem pokeboli? Tak czy nie? To jest pytanie. Tak, tak, zamknij gębę. Pogadaj z tą miłą panią przy tym, żeby wyleczyła twe poki. Tak, 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 Pokémon Communication Club, tam online się dzieje na samej górze, nie? To na razie nie warto z nikim gadać, bo to tylko tutoriale będą. Ta rzecz, która masz, to Pokédex, czyż nie ten rzęch? Teraz pójdziesz zobaczyć wszelkie poki, jesteś bardzo szczęśliwym kolesiem. Downs House, w sumie nigdy tu nie byłem. Kurde! Jej dziad i jej siostra wygląda jak każdy inny NPC w tej grze. Może znajdziemy coś? Poszperajmy w jej pokoju. PC screen. A, dobra. Tutoriale i tyle. Ups, nic ciekawego. Kim jesteś? O, jesteś Maciek. Ej, robisz te całe pokédexowe sprawy, nie? O,
tak jak moja starsza siostra, go for it. No więc ten Ruf wrócił, jest całkiem niezłym człowiekiem. Uczył się pokus od bardzo dawno, dawno temu. Nie studiował je, czy tam badał. Mój syn i wnuk pomagali Rowowi w jego badaniach. Dobrze, że kurde go nie drapali, jak mu swędział. Ja popierdzieliłem właśnie Route 219. Zapiszę tą lokację. Route 219. Zapiszę, żeby było. Denerwuje mnie to, że jak Excela włączam, to znaczy jak... Właśnie w ten sposób! Robię coś z Excelem i gra mi spowalnia. Ale co zrobić, niestety. Dobra, idziemy do Yubi Life City, ale najpierw. Switch, bitch. Ten Kabuto nie będzie zbyt... O! Dobra. Route 202. Route 202. O, właśnie! Nie pokazałam ci, jak się łapie Pokémony. Zaraz ci zademonstruję, jak je jednego łapie, okej? O, Pachirisu. W którymś tam roku pewien koleś wygrał Pachirisu zawody. To chyba podwójne walki były. O ile dobrze pamiętam. Tak czy siak, no, Pachirisu zbyt dobrym Pokémonem nie jest, no nie? Ale to pokazało, że każdy może się do czegoś przydać. Wiem, jak kurde się łapie, pośpiesz się! Wiesz, kurde, od ilu lat ja je wszystkie łapię? Tak, i Pachirisu został złapany. Gigle, si? Czy to nie jest fajne? Właściwie najlepiej jest zmniejszyć HP twojego celu bardziej niż ja to zrobiłam. Ważne jest to, żeby HP Pokémona było jak najniższe, jak to tylko możliwe. To właśnie ponieważ zdrowy Pok jest bardzo trudny do złapania. Tak, 5 Pokeboli zmarnowałem na jednego z moich. O, i Pokémon także jest łatwiejszy do złapania, kiedy go uśpisz czy coś. Okej, Maciek. No, żeby cię wystartować, dam ci... O, więc jednak dają nam Pokebole. No to w takim razie trochę wcześniej zacząłem tego Nuzlocka, ale to nic. Nuz będzie o wiele fajniej, jeżeli będziesz miał swoich przyjaciół Pokémonowych ze sobą. To nie tak, że mogą się zbuntować i cię zjeść. Dobra, tak czy siak. Let's go, zobaczmy, kogo mogę tutaj złapać. Żeby było coś fajnego! Fluffy? Och, niech będzie. Wygląda na to, że chyba nie zmieszałem tych wszystkich poków tak jak trzeba. Ale dobra. O, static. Dobra, zamknij gębę! Będziesz w Pokeballu i tyle. Jak można chybić śpiewaniem? O kurwa. No, dziękuję. Oczywiście, wszystkie ciosy, których ja używam, są bezużyteczne, ale jak przeciwnik takiego czegoś użyje, to wszystko w porządku, zawsze trafi. No. Dobra, Route 202. Fluffy. No. Let's go! Tak. Pamiętam tego Ampharosa w moim pierwszym Nuzlocku. Nazwałem go, ją chyba Aqua, ale... Ciebie nazwę jakoś inaczej. Ciebie nazwę... Azura. Jak graliście w Fire Emblem, to wiecie, o kogo mi chodzi. Fire Emblem Fates. W sumie chyba dużo tych boków będę nazywał po postaciach z Fire Emblemów, bo... Ja akurat pamiętam.
Dobra. Thundershock idzie tu i tackle tu. Specjalny atak. Static, to nam się przyda, ponieważ jeżeli Boku żyje jakiegoś ciosu, który nas dotyka, no że nas dotyka tym ciosem, no nie na przykład jakaś pięść, czy tam szarża, czy tam scratch, to dostanie paraliż. Przynajmniej jest taka szansa, że dostanie paraliż. Ty masz Pokémon jest protected. O, dobra! On krytyków nie będzie dostawał. To jest zajebiste. W Nuzlockach krytyk to jest coś strasznego. Intimidate wiadomo. Wszystkie... co? Ten Pokémon znów become the normal type. Czyli... chwila, każdy ruch staje się niby normalny, no nie? Ale co to kurde znaczy? Czy to oznacza, że taka Aurora Beam będzie korzystać ze staba niby? Czy to może przeciwnika? Nie, to jest chyba naszego. Okej, no myślę, że się przyda. Jeżeli nie wiecie, co to jest stab, to już tłumaczę. Stab to jest abrewiacja od Same Type Attack Bonus, czyli to oznacza, że jeżeli użyjesz takiego samego ataku, jaki ma twój poktyp, zadasz tym atakiem więcej obrażeń, na przykład u Arcanine'a, on jest ognisty i Fire Fang zada o 50% obrażeń więcej poprzez stab. Dobra. Trzeba trenować Simona i Azurę też przy okazji. Coś mi się zdaje, że Kabuto gdzieś tak na 30-tych, 40-tych ewoluuje. Dopiero. Szkoda. O, Pichuj! Ty chyba masz statyczność. Poradzisz sobie z nim, nie? No tak, przecież Simon jest wodny. Hem. Lepiej nie ryzykować. Hau, bitch! W sumie Arcanine jest fajnym bokiem. Jest bardzo duży i fajny. Przytula się. Jak Rexio, tylko że Rexio nie jest duży. On jest malutki. 9 expa, no błagam. W sumie jestem ciekaw, kiedy będzie pierwsza śmierć. Wiem, wywołam wilka z lasu, albo... Lycanroca z lasu w tym kontekście. Wiem, że cały czas chodzę do Pokémon Center, nie musicie mi przypominać. Jestem niezwykle ostrożny. Więc hell yeah. Żeby to nie był Pichuj, ani żaden elektryczny... Trawiasty! O mój Boże, jak będzie trawiasty! Muszę z Simonem uważać. Ta Pokémon... Lalka, idź. Miau! Dobra, fake out. Tak do piątego dobiję, o. Tak do piątego dobiję tego Simona Belmonta. Kabutops to też fajny bok. Przyznam szczerze, bez bicia. Kabutops jest git. Jezu! Ogarnij się, lalko! Przy okazji to moja babcia tak nazywała tego kota. W sumie ten kot ją najbardziej lubił ze wszystkich. A wiecie co? Walić to. Idziemy na trenerów, ponieważ kurde... Siara jest, że ja pierniczę. Chcecie widzieć trochę akcji, nie kurde grindzenie, nie? Więc trzeba wam to dać. Ale jednak będę musiał uważać na... tego, na... Kabuto. Dlaczego? Kamiennowodny. Jak roślinny atak go zaatakuje, dostanie poczwórne obrażenia i padnie na 100%. O fuck! Zauważyli mnie.
Jesteś trenerem i ja też jestem i musimy się bić. Dobra, dawaj na ring. It's John Cena. Skitty. A ja mam kurde Delcati, to jest ewolucja. Myślę, że damy radę. Chociaż może nie. Nie. Zaraz stailwhipuję go na śmierć i później zaatakuje i padnie Simon, a ja tego nie chcę. Reksiu. Reksiu kurde jest zawodowym przeganiaczem kotów. Oprócz takiego jednego ryżego w naszym sąsiedztwie. To właśnie ryży gania go. Czy ty czasem nie masz żadnych ofensywnych ruchów na tym levelu? Nie wiem, nie pamiętam, dawno Skitty nie miałem. Piąty level dla Simona. Niestety coś mi się wydaje, że będę musiał go trochę dniańczyć, jeżeli chodzi o nabijanie leveli. Ja jestem szpiegiem i moje małe oko i widzę trenera. Battle please. Wpierdol chyba, please. Fan Wellington. Spiro! O! Spiro jest fajny, chyba nas nie zabije, mam taką nadzieję. Ale jednak ubicie go trochę zajmie, bo... O! Może... Ach. Szybciej będzie, jak po prostu zrobię tak. Niech Azura się przyda na coś. Ty masz czwarty level, właśnie! Ha, i co? O kurde, trzy? Dobra. Gień, kurde, dzisiaj będzie smażony ptak na śniadanie. Na obiad raczej. Mogłem tak ruszyć. Ale dobra. Ble, ble. To jest mój okrzyk pokemonowy, mam nadzieję, że wam się podobał. O, shit! Och, boo, I can't win, because I suck. That's what I wanted to say. Oh, fuck. On ma beret! Tak, bijmy się i tak wygram. Zobaczymy, kurde. Z jakim gównem wyskoczysz na mnie? Kaskun! Jestem pewien, że masz same hardeny, więc na tobie można poćwiczyć nieźle. To trochę potrwa, więc... Tak. To trochę potrwa, sorry. Ale Simon musi dostać tego expa. No już kurde, nawet obrony nie możesz sobie powiększyć, ale wiesz co, tak się dzieje, jak masz tylko jeden atak, którym jest harden. Tak do siódmego, żeby wskoczył. Dostał coś fajnego. Absorb, o! Nie jesteś trawiasty. You beat me! Tak, może ciebie nie, bo ty masz mało HP. Mógłbym Potiona użyć, nie? Ale... Ile ich mam? Mam ich tylko 11, a muszę być oszczędny. Okej. Idź, Simon, nie Belmont. Zabij tego biednego misia bezbronnego. Fuj, polizał mnie. Dobra. Jeżeli ty zadajesz mi jeden punkt obrażeń za każdym razem, pozwól, że zrobię ci tak. Special defense, tak? Ale tutaj chyba tylko wszyscy będą napierdzielać tym fizycznymi atakami, więc nie ma... Nie ma strachu. Do widzenia. Pewnie kurde 9 expa dostanę czy coś. O shit, jeszcze żyjesz. Nie na mojej warcie kurde. Pedoberze. O, cios krytyczny akurat na końcu, nie? 70, nieźle. Ja pierdzielę, ale wszyscy rosną jak kurde na drożdżach. Switch. Nie Nintendo Switch oczywiście.
są Pokémon Only Appear in the Morning, in the Night. No, czyli cykl dnia i nocy tutaj jest. Kto by się spodziewał, że tak szybko w dziczy Master Balla dostanę? Randomizerze, dziękuję ci za błogosławieństwo. Dziękuję. Gień! Właśnie żyję dlatego, dla takich rzeczy, kurde! To się nazywa życie. Dostać Master Balla w pierwszej lokacji gry. Pięćset ekspa! Nie. Ale to nic, i tak. Pasek poszedł, bo poszedł. O, siema. Wiesz, co ja takiego znalazłem tutaj obok, ty ślepa... Ciunio? Himaciek, czy łapiesz Pokémony? Tak, ale mój Pokédex ich nie rejestruje, bo to żelg. O, zobacz, już 4. Face, kurde. Moment. Face. Tempo, w takim tempie. Twój Pokédex się wypełni bez bardzo szybko. O, wiem, czemu nie pójdę. Czemu... Nie sądzisz, że lepiej będzie się dowiedzieć trochę więcej o nich? Na pewno, znam dobre miejsce. Szkoła? Come on, don't be shy, follow me. Nienawidzę szkoły. Ten człowiek, co on tu robi? Udaje Naruto. What? Skąd wiedzieliście? Jak mogliście mnie zdemaskować jako członka internacjonalnej policji? Tak się zdaje, że... Ciebie jeszcze nie widzieliśmy, że ty taki jesteś. A co? Przepraszam? Po prostu chciałem z panem porozmawiać. Myślisz, że... Mówisz, że chciałaś tylko porozmawiać, czyż nie? Ale nie wierzę ci, nie. Rozpoznałaś od razu, że jestem kimś nieprawdopodobnym. Nie, jesteś kurwa wkurwiającym kolesiem, który się pokazuje w każdej grze od Platinum. Właśnie dlatego ze mną porozmawiałaś, czyż nie? Twoja moc obserwacji jest straszna. Całkiem nieźli jesteście. No, jako że moje ukrycie zostało rozwalone, po prostu powiedzmy, że się wam przedstawię. Tak, jestem policjantem. Ma moje imię, a nie powiem tylko o moim... Niku! Jestem Luker i tak wszyscy mnie nazywają. Dobrze, nie Francis York Morgan. Czy pewne powiedzenie nie bądź złodziejem jest dla was znajome? No chyba tak, ale ja lubię być złodziejem. Tak, to poprawna odpowiedź. To zbranie tego, co jest innych, jest czymś złym. Niestety jest dużo ludzi, którzy tak robią i ignorują te słowa. W Sino właściwie jest grupa przestępcza, która kradnie innym poki, ponieważ w każdych grach takie są. I tak, no, nie chcę mi się kurde już z tobą gadać. Jesteście trenerami, tak? Może będziecie mogli tego użyć? O! A nie, myślałem, że to versus Seeker. Bezużyteczne. Tak, rekorduję mecz. I dałem wam to, ponieważ jest dość popularna. Ja zbytnio często się nie biję. I będzie lepiej, jak wy to dostaniecie. Także mam pewną prośbę. Jeżeli znowu mnie zobaczycie, nie gadajcie ze mną, bo jestem w pracy. Właściwie tak. Możecie ze mną gadać, musicie. Nie to, że jestem samotny, nie. Po prostu musicie mi informować o złych kolesiach. Musicie mnie informować o czymś, co się dzieje. Nie cierpię go. Pracowanie w internacjonalnej policji musi być trudne. Ale widać, kurde, biorą pierwszego lepszego. Normalnie jak Derek Green. Tutaj jest. To jest szkoła trenerów! Człowieku! To imię wszystko mówi. Za siebie. Widziałem twojego przyjaciela Toksika, który tutaj przyszedł. Może wciąż tam się uczy. Okej, bye now.
Chyba mi się wydaje, że możemy tutaj się z nim pobić trochę. Ale hej, first things first. W sumie jestem ciekaw, czy trucizna może tutaj jeszcze cię ubić. Na tym, w plenerze. Chyba może. To dopiero od Black i White trucizna przestała działać w terenie. Czy mi się zdaje, czy naprawdę muzyka jakoś zwalnia? Tutaj jest Global Terminal i przepraszam, nie masz żadnych odznak. Kim ty kurwa jesteś, żeby mi mówić, co ja mam robić? Może za tym terminalem jest mój dom i ty nie pozwalasz mi kurde do domu przyjść. Trochę jest dziwne. Chyba będę musiał nagrywać w 30 FPS-ach jak na razie, skoro takie zwolnienia są. Moment. Dużo mam kasy. Ale nic takiego do sprzedania nie znalazłem. Już to tylko do użycia. Właśnie, Jubilee Life City. Zapiszę. Jubilee Life City. No. I co to ja chciałem zrobić? Właśnie, wyleczyć Poki. Switch Beach. Okej. Może... Ile ci do następnego levela brakuje? 3. Dobra, chodźmy się pobić. O! Master Ball? Hard Scale, przyda się. To jest do Move Tutora. Chyba. Ekstremalnie rzadka, no to dla Move Tutora się przyda chyba. Gdzie tutaj Move Tutor jest, nawet nie wiem. Cześć, co czytasz? Hej Maciek, czy przyszedłeś się tu pouczyć? Nie, zobaczyć tylko, co ty tu wyrabiasz. Więc tak, zapamiętałem wszystko, co było na tej tablicy. W końcu to jest praca trenera, żeby jego Pokémony nie zostały skrzywdzone w walce, czyż nie? Więc co cię tu sprowadza, co? Masz coś dla mnie? A no tak, zapomniałem o paczce. Więc co to jest? Zaliczony! To jest mapa świata! Czemu są tutaj dwie? Podoba mi się bardzo, ale nie potrzebuję ich dwóch. Proszę Maciek, weź ty jedną. Hell yeah. Więc patrząc na mapę, myślę, że Oreburg City jest miejscem, w którym muszę pójść dalej. Tam jest sala, więc to będzie idealne miejsce, żeby się polać. No cóż, jestem na drodze, by stać się największym trenerem wszechczasów, na razie. Nie będziemy się dać? Okej, jak chcesz. Tak byś przegrał. Twój Nuzlocke by się skończył tu i teraz. O, ten chuj mnie nie przepuści. Czego wy kurde ode mnie znowu chcecie? Och. Ty mówisz, że jesteś trenerem Pokémon i nie masz... Uspokój się, Reksiu. Nie masz Poketcha. To jest zegarek pokemonowy. O, cóż to za rzadki specimen. Cóż, stworzyłem te rzeczy i teraz je produkuję. Nie tylko to, ale także kampanię promocyjną prowadzę. Jedyne co musisz zrobić, to znaleźć 3 klaunów Jubilee Life City. Ja tutaj kurde widzę ich chyba z 20. I z jednym z nich gadam. Jeżeli możesz ich znaleźć, to dam ci Poketch w prezencie. Dobra, więc mniej więcej o co tutaj chodzi, to musimy ich kurde szukać. O! Nie ma nic tutaj. Te klauny chyba będą w tym. Tylko i wyłącznie na zewnątrz. Nie w budynkach. Chociaż już nawet nie pamiętam. Wiem, że są na zewnątrz niektóre. Gdzie są te smrody? Kuzyn Ronalda McDonalda 1. Hej, jestem Poketch Campaign Clown. Let's roll out with my question. Czy Pokémon może trzymać item? Tak. Jeden. Wiem, nie ucz mnie. Ja wiem, kurde, jak to się... z czym to się je. Dość, mam tutoriali! Siema. Ronalda McDonald numer 2. Ruchy też mają typy.
Kupon 2. Gdzie jest ostatni śmierdziel? Czy mi się zdaje, czy ta muzyka jest normalnie taka powolna? O, jest. Hipocatch, tak, tak, tak. Tak, dostają expa. Ja pierdzielę, toż to są podstawy podstaw. Tak, tak, daj mi wszystkie kupony. O, raz, dwa, trzy, brawo, mówię brawo. Za te kupony dam ci zegarek. Dzięki wielkie. I no, to mniej więcej taka popierdółka, żeby była na ekranie dotykowym. W sumie zbytnio ciekawych aplikacji nie ma, zaraz zobaczymy. Może poza zegarkiem. I tym stanem poków. I licznikiem kroków. I kalkulatorem. I to wszystko. Dobra. Więc dam może... 100 naszych poków, to jest najlepsze. Szczerze mówiąc, Pocket nie jest wcale aż taki przydatny. To, tak jak powiedziałem, to tylko popierdółka, żeby była na ekranie dotykowym. Dobra, gdzie teraz mam iść? Odenburg, tak? Gdzie to jest? Muszę zobaczyć w town mapie, bo nie znam Sino na pamięć. Yes! A, dobra, na prawo. Na wschód, tam gdzie wschodzi słońce. O, będziemy się z tobą lać.